Policja z Rybnika zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w biały dzień kradli samochody z rybnickich osiedli. Policjantom udało się odzyskać 12 skradzionych aut. Paweł Jędrusik. Zatrzymani to 48-letni obywatel Ukrainy i 51-letni Polak, mieszkaniec Rybnika. Kradli samochody zaparkowane m.in. przy ulicach Kotucza, Budowlanych, Kuźnickiej czy Wierzbowej. Sposób ich działania był bezczelny. Podjeżdżali do zaparkowanego samochodu w biały dzień lawetą. Z relacji świadków wynikało, że dwóch mężczyzn ładuje pojazdy na lawetę, a następnie robi zdjęcia. Zapytani mężczyźni, dlaczego ładują te samochody na lawetę, odpowiedzieli, że mają zlecenie. Okazało się, że to było rzekome zlecenie z miasta Rybnika. Wśród skradzionych samochodów była Toyota, Ford, Audi, BMW czy Mercedes o łącznej wartości 100 tysięcy złotych. Obydwaj złodzieje zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 2 miesiące.